Telewizja Republika, w Telewizji Republika poprzez komunikator Skype. Kolejny gość. Witam serdecznie, Piotr Szlachtowicz. Panie redaktorze, czy się słyszymy? My pana widzimy. Słyszymy się dobrze. Witam serdecznie wszystkich widzów Telewizji Republika. Witam pana. Adrian Wachowiak z portalu Nowy Polski Show na swoim Twitterze już po waszej publikacji, o której za chwilę będziemy mówić. Nasz materiał przyniósł dwie narracje. Wypowiedź Herzberga jest zmanipulowana. O tym, kim jest pan doktor Herzberg za chwilę, a on sam jest nieukiem. W zasadzie nic nowego, w zasadzie ode mnie nic nowego, napisał Adrian Wachowiak. To są dokładnie te same argumenty, którymi traktowani byli czy profesor Binięta, czy sam Gregory Szuladziński, czy cała masa innych ekspertów, którzy pracowali i współpracowali z zespołem smoleńskim. Co ustalił Nowy Polski Show i dlaczego jest to istotne ustalenie? Przede wszystkim ustalił jedną rzecz, że pan dr Martin Herzberg nie jest nieukiem. Jest człowiekiem, który ma doktorat, specjalizuje się w analizie wszelkiego rodzaju wybuchów, studiował i ukończył bardzo prestiżową amerykańską uczelnię Stanford. I przede wszystkim ma na swoim koncie 100 publikacji na ten właśnie temat, na temat wybuchów, na temat analizy tego wszystkiego. Oprócz tych 100 publikacji ma na swoim koncie 2 patenty urządzeń. Dzisiaj jeszcze nawet przed wejściem na antenę państwa stacji sprawdzałem. To są urządzenia, które mierzą w pewien sposób czy to siłę uderzenia, fali uderzeniowej, czy też po prostu jaka to była temperatura przy na przykład wybuchu. Czyli są to jak najbardziej urządzenia specjalistyczne. No i muszę powiedzieć, że to jest normalna strategia tych wszystkich, którzy nie chcą dopuścić do tego, by w mediach mówiło się na temat katastrofy smoleńskiej lub, jak ja używam stwierdzenia, zamachu smoleńskiego, tu też niewyjaśnionej katastrofy smoleńskiej, żeby o tym mówić otwarcie, żeby mówić, że to, co do tej pory próbowano nam sprzedać w polskich mediach, to po prostu jeden wielki fałsz. Panie redaktorze, jaka w takim razie, jakie przesłanki powodują, że pan nie ma wątpliwości i używa pan nazwy zamach smoleński? O eksplozji mówią eksperci, ale eksperci mówią, różne mogą być przyczyny eksplozji. Nawet Antoni Macierewicz nie przesądza tego jednoznacznie. Mówi, eksplozja miała miejsce, to fakt. A co bądź kto ją spowodował? Jak pan na to patrzy? Oczywiście. Panie redaktorze, no oczywiście mogę, nie wyjmę teraz z kieszeni, nie powiem, że takie są dowody, no ale za tą moją opinią świadczy o tym, że proszę spojrzeć, proszę, przez te ostatnie 4 lata zrobiono wszystko, żeby nikt przede wszystkim nie dostał się do ciał, żeby nie zbadano tych ciał, które przybyły ze Smoleńska, przybyły z Rosji. Po drugie, robiono, no po prostu totalną, uprawiano totalną propagandę na antenie różnych rozgłośni radiowych, na antenie, na łamach prasy, na antenie tak zwanych telewizji głównego nurtu. Mówiono o tym, że był wypadek. Już nie będę tego powtarzał, bo nie ma na to czasu i miejsca. Ale chodzi o to, że po prostu ktoś bardzo mocno chce, żeby jakikolwiek sposób udowodnienie tego, co się wydarzyo nad niebem smoleńskim 10 kwietnia 2009 roku, nie doszło do nas wszystkich i nie chce pokazać tak zwanych dowodów, jeśli nawet te dowody dla mnie na przykład, to co na przykład powiedział pan Martin Herzberg Adrianowi Wachowiakowi w rozmowie, no, że można badać, że można powiedzieć, że był wybuch czy nie po analizie zdjęć, gdy przez wiele czasu mówiono nam, przez dłuższy czas mówiono nam, że takich rzeczy nie można zrobić, że to się nie da zrobić, że to jest po prostu nie do zrobienia, że nie można badać czegoś i powiedzieć, że na przykład był wybuch, gdy widzi się na przykład szereg zdjęć. Doktor, pan Martin Herzberg powiedział, że można. I takie rzeczy się po prostu robi. 60 tysięcy odłamków na miejscu zdarzenia. Grzegorz Szuladziński, naukowiec badający te same zagadnienia, zajmujący się tymi samymi zagadnieniami, co rozmówca portalu Nowy Polski Show, mówi, istnieje prosta zależność. Jeśli są odłamki,
musiał być wybuch. Kiedy czytamy na stronach Nowego Polskiego Show korespondencję przetłumaczoną na język polski, brzmi ona tak. Drogi panie Wachowiak, nie mam zastrzeżeń do tego raportu. Mowa o raporcie Gregorego Szuladzińskiego, o który recenzję Nowy Polski Show, o którego recenzję Nowy Polski Show poprosił doktora Herzberga. Konkluzja, że doszła do wybuchu na skrzydle, który zainicjował katastrofę samolotu, zdaje się być uzasadniona przez zgromadzone dowody. Moja jedyna krytyka sprowadza się do tego, że Szuladziński nie zbadał, co było powodem eksplozji w zbiorniku paliwa. Jest wiele udokumentowanych przypadków tego typu. Na razie ten drugi wątek zostawmy na boku. Jak oceniacie reakcję na waszą publikację w polskich mediach? Ja powiem szczerze, że ja byłem na to przygotowany, że taka będzie reakcja. To jest normalne, bo po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach, ktokolwiek wychodzi w jakimkolwiek medium z zupełnie przeciwnymi kwestiami, jeśli chodzi o to, co próbowano nam wmówić w tak zwanych mainstreamowych mediach, no to zawsze był jakoś napiętnowany, czy też ośmieszany. I ja naprawdę nie jestem zdziwiony, że niektóre media po prostu reagują na naszą publikację w ten sposób. Adrian przygotował się do tego, bo Adrian Wachowiak przeprowadził tę rozmowę z panem doktorem Martinem Herzbergiem. Wiedział dokładnie, z jakich pozycji będziemy atakowani i dlatego ta publikacja na naszym portalu jest tak szeroka, żeby pokazać, że nie ma żadnej manipulacji, że chodzi nam tylko i wyłącznie o prawdę i że chcemy pokazać tak, jak jest i że przez 4 lata w najprostszej kwestii, to znaczy to, że trzeba badać, czy był wybuch i że można to określić, jeśli chodzi o zdjęcia, byliśmy po prostu manipulowani. Manipulowani. Na ile uważa pan, że ta oficjalna wersja wydarzeń, oficjalna rządowa wersja wydarzeń, która wynika choćby z raportu Komisji Millera, czy też raportu MAK, który w zdecydowanej, przygniatającej większości jest tożsamy z raportem Millera, na ile, jak pan to ocenia, na ile jest szansa, aby ta wersja pozostała jedyną oficjalną wersją i pozostała wersją prawdziwą, przynajmniej w umysłach odbiorców?